Szczęść Boże, tydzień temu obiecałam Państwu, że powiem, dlaczego strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, która zresztą jest bardzo pozytywnie przyjmowana przez prawie wszystkie środowiska, również środowiska, które nie lubią Prawa i Sprawiedliwości, a przecież ten rząd, który mamy i którego pan Mateusz Morawiecki jest wicepremierem, jednak jest bezwzględnie kojarzony z Prawem i Sprawiedliwością. Dlaczego tak się dzieje, że mimo przychylnego przyjęcia przez bardzo wiele środowisk, ja uważam, że ta strategia ma wmontowane pewne rozwiązania, które mogą się okazać po prostu tak dotkliwe społecznie, tak niemożliwe do zaakceptowania, że cała ta strategia może stanąć pod znakiem zapytania. A szkoda by było. Pozwólcie Państwo, że zacznę od tego, że przytoczę może jak w strategii dosłownie zostały zapisane jej cele, a przede wszystkim ten jeden główny cel. Cała ta misja, której ten dokument został poświęcony, gdzie jest bardzo szczegółowo opisane, w jaki sposób ta misja będzie realizowana w różnych obszarach państwa. Otóż ten główny cel jest napisany w sposób, powiedziałabym, bardzo piękny i przejrzysty. Mianowicie tam się mówi o tym, że rozwój powinien być zrównoważony, że gospodarka nie powinna dalej rozwijać się według zasad, jakie do tej pory panowały, ale według tego, co określamy jako społeczna gospodarka rynkowa, że rozwój powinien uwzględniać interesy zarówno najuboższych grup, jak i tych grup, które do tej pory zupełnie dobrze radziły sobie z tą kapitalistyczną rzeczywistością. Macie Państwo planszę, gdzie ten tekst dokładny jest cytowany. Pozwólcie, że ja wobec tego nie będę go czytać, ale po prostu chciałabym przejść do tego, co uważam za główny mankament tej strategii. Otóż mówi się tam przede wszystkim o tym, że wzrost gospodarczy będzie zależał od inwestycji. I ci z Państwa, którzy pamiętają moje wykłady, kiedy ja mówiłam, jakie są zależności pomiędzy tym, co gospodarka jest w stanie wytworzyć na bieżące potrzeby i na przyszłe, to wiecie o tym, że to, co będzie jak gdyby pchało nas w kierunku rozwoju, to są rzeczywiście inwestycje, bo one tworzą nowe miejsca pracy, oczywiście inwestycje w sferze realnej. Bo jeszcze oprócz tego mamy inwestycje na rynkach finansowych, które tak naprawdę bardzo mają luźny związek ze sferą realną, z tym, co naprawdę jest nam potrzebne i które zaspokajają głównie potrzebę dominacji nad innymi, dominacji zwłaszcza finansowej. I bardzo często tego rodzaju inwestycje służą podporządkowaniu słabszych ekonomicznie czy grup, czy przedsiębiorstw silniejszym. Często służą również do niszczenia przeciwników, czyli konkurentów. A więc jeżeli mówię o inwestycjach, o których jest mowa w strategii, to przede wszystkim chodzi mi o inwestycje, które mają tworzyć nowe miejsca pracy, które mają ułatwić nam wszystkim dostęp do różnych nowoczesnych produktów, które mają ułatwić utrzymanie bardzo wysokiego poziomu zatrudnienia, bo taki poziom zatrudnienia w tej chwili w Polsce jest, które mają ułatwić start młodym ludziom i zapewnić im stabilną pozycję życiową. Tych inwestycji jest oczywiście dużo w różnych obszarach. Chodzi jednak o to, że w strategii przyjmuje się dosyć, moim zdaniem, ambitny cel, może nawet chyba zbyt ambitny, mianowicie, że 1/4 tego, co będziemy rocznie wytwarzali w całym tym długim okresie aż do 2030 roku, ma być przeznaczona na cele rozwojowe. Więc jest przede wszystkim pytanie, czy kraj, który jest krajem stosunkowo biednym, no bo jednak mimo wszystko na tle innych bardzo wysoko rozwiniętych krajów Polska nie należy do liderów, raczej jesteśmy w końcówce tych najbogatszych krajów świata, chociaż zaliczamy się do grupy krajów wysoko rozwiniętych, nawet bardzo wysoko rozwiniętych. Tym niemniej, czy nas jest stać na to, żeby niemal 1/4 swojego dochodu przeznaczać na cele rozwojowe, na przyszłość, a jednocześnie to oznacza na pewno ograniczać w związku z tym konsumpcję. Co jest słabością tej strategii? To,
że przewiduje się między innymi przełożenie tego ciężaru gromadzenia oszczędności na gospodarstwa domowe i na przedsiębiorstwa. Nie wiadomo, czy one to udźwigną, zwłaszcza, że być może, jak powiedziałam, będzie trudno Polakom pogodzić się z pewnym rozwiązaniem, do którego chciałabym wrócić i o którym ja już kiedyś sygnalizowałam, a mianowicie likwidacją otwartych funduszy emerytalnych, gdzie Polacy przez chyba prawie 18 lat gromadzili składki z myślą o przyszłych emeryturach, nie wiedząc, że zasilają piramidę finansową, to prawda. Ale jednak, ponieważ ta piramida finansowa nie rozpoczęła jeszcze wypłat, to funkcjonuje i w związku z tym uważam za bardzo niebezpieczne posunięcie, i na tym skończymy dzisiejsze spotkanie, projekt, który mówi o rozwiązaniu tej piramidy w taki sposób, jak proponuje to pan wicepremier Mateusz Morawiecki, a przynajmniej tak, jak jest przekaz medialny na temat jego propozycji. Powiem szczęść Boże, bo mam nadzieję, że mimo wszystko Pan Bóg nam poszczęści i do tego rozwiązania w takiej wersji nie dojdzie. Do zobaczenia.